Najnowsze badania Galupa, który zrobi, robi badania na próbie 400 tysięcy pracowników, mówią o tym, że jedynie 15% w skali globalnej jest zadowolone ze swojej pracy. Dla mnie to jest informacja dramatyczna, jeżeli mniej niż 20% ludzi lubi swoją pracę. Moim zdaniem firmy mają pięć głównych takich samych problemów biznesowych, co, które powodują, że ani firma nie może rozwinąć skrzydeł, ani pracownicy nie są zadowoleni z pracy. To wielka piątka patologii to są my i oni, silosy. 95% menedżerów nie zna misji, wizji celów strategicznych i wartości. Druga to jest, ludzie przychodzą do roboty. Zdecydowana większość ludzi nie lubi swojej pracy i marzy o tym, żeby jak najszybciej wyjść. Trzecia patologia biznesowa to są opinie zamiast faktów. Ponad 80% decyzji biznesowych jest, opiera się na widzi mi się albo na tym, kto ma rację, a nie na prawdziwych faktach. Czwarta patologia biznesowa to 90% liderów improwizuje w pracy. Po prostu nie wie, nikt nie został, to nie jest ich wina, ale nie zostali nauczeni tego, w jaki sposób mają angażować, motywować. I piąta patologia biznesowa doskonalenie przeszkadza biznesowi, to znaczy 9 na 10 prób trwałego zaangażowania ludzi w doskonalenie nie udaje się.